pan radny wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne propozycje od państwa radnych? Nie widzę. Wobec powyższego, to z państwa radnych jest, żeby dzisiejsze obrady poprowadził jako sekretarz pan radny Grzegorz Wąkiewicz. Proszę o podniesienie ręki do góry. Rado, zwracam się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy Opoczno. Proponuję, aby ta uchwała znalazła się w bloku uchwał. Byłby to podpunkt E po zmianach w budżecie gminy Opoczno na rok 2014. Pozostałe podpunkty w tym punkcie byłyby przesunięte. O, ten Sołectw. Między innymi Sołectwo Gliny jest dzisiaj sołtys. Sołectwo Orzanowice, ale chyba nie ma nikogo. Sołectwo Adamów, ale chyba też nie. Ja poproszę sołtysa z Glin. Bardzo przepraszam, że to mi się stało wtedy, ale niestety następnego przeoczenie właśnie tych trzech miejscowości. Ponad 66%. Ile osób zarejestrowało się w 2013 roku? Łącznie 6649. Ile osób zostało wyłączonych z ewidencji osób bezrobotnych? 6750. W tej grupie ponad 56% to osoby, które zostały wyłączone z ewidencji z powodu podjęcia zatrudnienia. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to na koniec 2013 roku w powiecie opoczyńskim kształtowała się na poziomie 17,1%, w województwie łódzkim 14,1%, jeżeli chodzi o kraj 13,4%. Jeżeli chodzi o mieszkańców miasta i gminy Opoczno, na koniec 2013 roku zarejestrowanych było łącznie 2333 osoby. Ta tabela obrazuje również w poszczególnych gminach
gminach. Gmina Białaczów 567 osób, Drzewica 856, Mniszków 246, Paradyż 284, Poświętne 179, Sławną 463 osoby i Żarnów 422 osoby. Jeżeli chodzi o zmiany w tej liczbie w porównaniu do 2012 roku, także zauważamy, iż w czterech gminach nastąpił spadek bezrobocia, między innymi w gminie i mieście Opoczno o 137 osób. Jeżeli chodzi o strukturę osób bezrobotnych, mieszkańców miasta i gminy Opoczno, czyli 2333 osoby, w tym mieszkańcy miasta 1458 osób, mieszkańcy terenów wiejskich 875 osób. Jeżeli chodzi o osoby, które określane są statusem osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to są z grup wiekowych do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, jak również osoby nieposiadające doświadczenia, kwalifikacji, wykształcenia średniego, bądź też ze stopniem niepełnosprawności, albo powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Takich osób łącznie w powiecie zarejestrowanych jest 4806. Jeżeli chodzi w odniesieniu do mieszkańców miasta i gminy Opoczno, 2072 osoby. Najliczniejszą grupę wśród osób bezrobotnych stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata. Takich osób w powiecie zarejestrowanych jest ponad 28%. Również podobne odniesienie, jeżeli chodzi o miasto i gminę Opoczno, 672 osoby, które stanowią 28,8%. Pod względem wykształcenia, jeżeli chodzi o wykształcenie, to osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne i poniżej 1340 osób w powiecie, zasadnicze zawodowe 1519, odnosząc to do miasta i gminy Opoczno, zasadniczym zawodowym takich osób zarejestrowanych było pod koniec 2013 roku 658. Jeżeli chodzi o wykształcenie gimnazjalne, poniżej 512. Tutaj krótka informacja również na temat poszczególnych programów, które były realizowane, pozyskiwane w ramach konkursu. Były to programy skierowane do osób powyżej 50 roku życia, jak również osób znajdujących się w grupie wiekowej do 30 roku życia, osób określanych również statusem osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a także pomoc przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych na terenie powiatu opoczyńskiego i poszczególne kwoty, które zostały pozyskane w ramach tych programów. Jeżeli chodzi o program, który został pozyskany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt kontynuowano z 2008 roku, Lepsze Jutro, kwota 4 173 100 groszy. Tutaj obrazowo udział poszczególnych środków, czyli środki Funduszu Pracy stanowią ponad 40%, środki Europejskiego Funduszu Społecznego również ponad 40% i pozostałe środki ponad 19%. 38 na wsi, 49 porównując mieszkańców, dużo większe, nie wiem, czy zainteresowanie, czy więcej wymogów spełniają mieszkańcy ze wsi. Czym to jest spowodowane? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pani Dyrektor. Szanowni Państwo, tutaj Pani Radna, nie ma znaczenia, skąd jest pracodawca. Pracodawca zgłasza zainteresowanie, zgłasza wniosek, spełnia wymagania, które stawia ustawa, rozporządzenia i wiele jeszcze po drodze innych przepisów, tak? Jeżeli jest zainteresowany tworzeniem tego stanowiska pracy na terenie Opoczna, to nie ma przeszkód. Jeżeli jest zainteresowany na terenie obszarów wiejskich i całego powiatu, też nie ma przeszkody, tak? Tak, to wynika z zainteresowania. To nie ma tutaj nakierowanego programu, który dotyczy tylko i wyłącznie mieszkańców miasta, bądź też obszarów wiejskich. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pani Barbara Wacławiak. Panie Przewodniczący,
Panie kierownik, ja chciałam spytać, jaka jest suma obecnie na działalność teraz gospodarczą? Jeśli ktoś zaczyna w tym roku, o jakiej sumie mówimy? I ile trwa pospolicie kuroniówka? Bo stopa jest większa, czy mamy, mówimy o roku, czy o pół roku, bo tego nie wiem. No i ten program 50+, o którym już pytałam na komisji swojej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś zapytanie do Pani Dyrektor? Skoro nie ma, bardzo proszę. Pani Radna, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to ustawa ogranicza te środki do wysokości maksymalnie 6-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kwota dostępna w tym roku, z uwagi na posiadane środki, maksymalna, jaką osoby mogą się ubiegać, to 20 tysięcy złotych. Wymóg oczywiście, osoby muszą przygotować wniosek, muszą przygotować swój pomysł, tak, mieć miejsce do tego, w odpowiedni sposób zabezpieczyć zgodnie z przepisami. Wymóg następujący to jest rozliczenie się z tych środków i prowadzenie działalności no minimum te 12 miesięcy, a najlepiej jakby dłużej. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie dotyczące okresu pobierania zasiłku, to tak jak już myślę, że na poprzednich i padały takie też pytania, okres ten uzależniony jest od takiej sytuacji, czy w powiecie przekraczamy 150% stopy bezrobocia w kraju. Jeżeli nie przekraczamy, to okres pobierania zasiłku jest 6-miesięczny. Ten podstawowy. Tak, jest u nas 6-miesięczny. Dziękuję bardzo. A jeżeli chodzi o osoby 50+, to proszę Państwa, to jest grupa osób, która traktowana jest priorytetowo, ponieważ wszystkie dotychczasowe wnioski, które wpłynęły w ramach od początku, od drugiej połowy miesiąca stycznia, one zostały obsłużone. Jeżeli pracodawcy spełniali tutaj postawione wymagania, tak, i te wnioski były przygotowane odpowiednio, to osoby znalazły i możliwość odbywania stażu, miały możliwość pozyskania środków, miały możliwość zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, tutaj w ramach wyposażonych miejsc pracy, czy też szkoleń. Jeżeli chodzi o taki program bezpośrednio skierowany do osób powyżej 50 roku życia, w poprzednim roku program ten został ogłoszony, konkurs został ogłoszony przez ministerstwo. Skorzystaliśmy z tego programu. Kolejne sprawozdania, jakie rozpatrzyła Rada, to działalność Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochotniczych, realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii. Sprawozdanie w sprawie wspierania rodziny i ochrony zdrowia psychicznego. Omówiono czystość i porządek w gminie. Debatowano nad strategią gminy na lata 2014-2020. Podjęto w trakcie obrad sesji około 18 uchwał.